dobry! Powiedział Włodek w przebraniu Tymona. Tymona, Tymona, którego nigdy nie znajdzie żadna żona. I na pewno zawsze będzie wołał za kobietą na ulicy. A to ona. Jeszcze, jeszcze. Nie, jeszcze, jeszcze. Czemu jesteś w zerówkach tutaj? Czemu siedzisz tutaj w okularach zerówkach? Hipster, rebel, rebel. A ja wam powiem, dlaczego Włodek siedzi w okularach zerówkach. Włodek ukrywa swoją tożsamość, bo przekroczył prędkość. Ja? Nie, nie wydaje mi się... No bo ku... Jedzie sobie człowiek. Troszkę się rozpędził maluchem pożyczonym od brata. Do the driving. Włodek Markowicz, jak rasowy facet, po raz pierwszy stwierdził, że jaja ma dłuższe niż nogi i przekroczył prędkość dozwoloną 1 km. Zdjęcie. O! Pan sobie nie pozwala na udostępnianie danych osobowych i danych o przekroczeniu dozwolonego limitu prędkości, bo ja udostępnię dane panu. Ale ja jeszcze nie dostałem nigdy mandatu. Ja też, to jest mój pierwszy. Bo co to jest, jak jest dwa pasy w te i można jechać tylko 50. Bo ja się stosuję do innego przepisu. Dostosuj prędkość do warunków jazdy. Pan sam decyduje, ile można, a ile nie można jechać. I teraz mam pytanie główne przeznaczone do kobiet, które być może również dostały kiedyś jakieś mandaty. W jakiej najgłupszej sytuacji otrzymaliście taki kwitek? No bo na przykład Włodek otrzymał go w sytuacji towarzyszącej jeździe naszej do Warszawy. Przepraszam, jechałeś ze mną. Mogłeś mnie zatrzymać, powiedzieć: Włodek zwolni. Włodek zwolni, bo boję się o moje życie. Ale ja tak wołałem całą drogę. Tak, jest. Olać! Grupa na Facebooku! Hop, hop. Idąc do toalety, zabieram z sobą telefon. Pau! Ze sobą, proszę pana. A pani Kasia na dziś wygląda właśnie tak. Proszę trzymać ręce na kierownicy, proszę przygotować dowód rejestracyjny, prawo jazdy. Proszę nie odrywać się nogi kierownicy. Podporucznik komendant Jasik Jaśkiewicz z Komendy Głównej Wojewódzko-Powiatowo-Gminnej. Witam. Około chodnikowej. Proszę pana, owszem, mamy kilku funkcjonariuszy trollol. Co się stało? Proszę pana, otóż według wskazań mojego odczytnika przekroczenie ścioża przysługuje panu w tym momencie karę od 200 do 300 polskich złotych nowych z królem. Dograło panu śpieszno? Proszę pana, możemy to wszystko za stówkę załatwić. Dopowiem stóweczkę, nie będzie żadnego kwita. Ja to widzę tak. Szybka piła. Ja to widzę tak. Dobrze, proszę pana, wypisuję normalny mandat. A mogę się odwołać? Nie. W dupę mi mam może pocałować. Co? Jak mnie zatrzymują, zawsze mówią, oczywiście przysługuje panu możliwość odmówienia przyjęcia. Nie, nie przysługuje panu. Dlaczego? Bo jesteśmy w tarczynie, a w tarczynie rządzę ja. I mój szwagier. I wujek mojego szwagra i mój teść. A ile mamy mieszkańców? Wszyscy pracują w policji. A ile jest mieszkańców w tarczynie? Dużo. A ile? Wszystkich znam w każdym razie. 25 książek, których czytać nie wolno nawet Włodkowi. Nawet mi? Tak. Proszę państwa, jest na świecie kilka książek, które są zakazane. Zupełnie jak Tom Jones, który kiedyś był zakazany i był zbyt erotyczny i nie można było go słuchać. Proszę bardzo. I tutaj różne książki były zakazywane w różnych krajach. Na przykład Buszujący w zbożu. O! Na przykład Lolita. Czerwony kapturek był zakazany w szkołach w Kalifornii z powodu butelki wina znajdującej się w koszy, który czerwony. To jest sok malinowy. Niósł dla babci. Pismo Święte było zakazane. Trzeciej Rzeszy w 42. Ale to jest wszystko mało ważne. Ja chciałbym powiedzieć, iż to, że te książki były zakazywane, to faktycznie jest tak, że niektóre z nich to są totalne nudy i nikomu się tego nie chce czytać. Proszę pana, ale wydaje mi się, że w obecnych czasach powinni zakazywać książki po prostu głupie. Na przykład ostatnio obiłem się o ścianę mądrości spływającą niczym łaska z nieba z książki Paulo Coelho. Kiedy żelazko się rozgrzeje, jest gorące. Stary. Koma przy tym to jest nic. Antyteza grafomańskich skłonności. Koma przy tym to jest sama zwięzłość. Koma przy tym to jest Hemingway. Panie Piotrze Rogucki, oficjalnie zwalniam pana. Zwalniam pana z tytułu Koma nie dla plebsu. Przepraszam, ale wydaje mi się, Paulo Coelho nie dla plebsu brzmi lepiej. Fajne byłyby koszulki. Żyjesz, to znaczy, że żyjesz. Oddychasz, to znaczy, że oddychasz. Miłość, to znaczy kochać. Wiele jest takich książek, które są bardzo głupie. Na przykład ja w swoim czasie uważałem za bardzo, bardzo, bardzo głupie książki o Harrym Potterze. Co ciekawe, i mogłem być wtedy hipsterem, ale jak byłem mały, wydawały mi się dużo głupsze te książki Harry'ego Pottera niż teraz. Jak jestem już taki, już dorosły, prawda, proszę pana, taki z nabytym bagażem doświadczenia, proszę pana, to jakoś tak dostrzegam, że można się fascynować rzeczami fantastycznymi. Fantastyka, proszę pana, Pruszyńskiejska lub też Terry Pratchett. A przepraszam, proszę pana, już pana nie pamiętam, pan chyba sobie kpi to, co pan tutaj przedstawia. To jest jakaś farsa porównywalna z tym, co się dzieje na Wiejskiej w Warszawie. Ale ja mogę przepchnąć i sprawić, że będzie pan gwiazdą, ale proszę pana, pan? Ja już pana nie pamiętam. A pan się gwiazdą jak stał? Schudłem. Pan ma jakieś triki? Nie jeść. O której godzinie pan wstaje, o której pan wciąga twarz? Ja się nie kładę. Nigdy nie będzie show biznesie.
ci z was, którzy będą w show biznesie, niech się trzymają ciepło. Mam nadzieję, że nam oddali Facebooka i widzimy się już jutro, bo jak nam YouTube'a zabiorą, to będzie krucho, więc bądźcie lekkostronniczy. Włodek Markowicz, znany artysta, pisarz, filantrop, geniusz, multimiliarder. Panie Włodku, coś na lekkim rauszu. Rauszu! Czyżby wczoraj znowu był absent? Absent! Proszę pana, czy pan znowu neguje to, że rzeczywistość istnieje i tak naprawdę nie ma świata? Znaczy, proszę pana, znaczy, ten... Wedle tezy postawionej w pańskiej książce, która została wydana nakładem wydawnictwa Dziwy i inne dziwy, twierdzi pan w tej książce, że świat nie istnieje, a my jesteśmy tylko jawami w śnie olbrzymów stąpających po kosmosie. Dobry motor. Jawa. Dobry motor. Trzeba na ktoś tu chodzi. Ktoś... Nikogo tu nie ma. Thank you.